Tak, wiem. Długo mnie tu nie było, ale słuchajcie, jak pewnie każdy, mam swoje powody. Przede wszystkim znudził mi się Minecraft, więc postanowiłem, że po prostu nie będę grał w grę na siłę. Co zresztą pewnie sami widzieliście na moich streamach ostatnio, których w sumie też nie było za dużo. Ostatni odcinek wleciał dopiero w styczniu, jednak postanowiłem, że spróbuję jeszcze raz i zacznę powoli wracać do tej swojej regularności sprzed ostatniego roku. Wiecie, czego równie dobrze dawno już nie było? Dawno już nie było odcinka ze stylowej, ale nie ze stylowej 7, ale przydałby się jakiś odcinek, który zakończy stylową 6. Dlatego dzisiaj zapraszam was do ocenki domków właśnie na poprzedniej edycji. Mam nadzieję, że wam się chociaż trochę spodoba. Zobaczmy, co tam zbudowali. Wow, to trochę smutne. Dobrze, że tam jest lepiej. Tam. Jeszcze zanim rozpocznę, to zapraszam do zadawania pytań, bo niedługo robimy Q&A i jeżeli macie jakieś dla mnie pytanie, no to co? No to w komentarzu poniżej, przy okazji zostawcie łapkę i subika i zadawajcie te pytania, bo chcę sobie zrobić jakiś taki odcinek specjalnie poświęcony Q&A i myślę, że będzie ciekawy, więc dawajcie, go, go, go. Oto prawdopodobnie ostatni widok, jaki ujrzycie z tej edycji. W ogóle możecie pisać też, jak wam się podobała poprzednia edycja. Działo się tu dużo, w tym spawnie szczególnie zawalony kościół. Kurde, cały... co ty robił? Nieważne. Tutaj w ogóle ten cały... dawniej była przystań, tu wszędzie woda była, a tu teraz jest zielony teren. Masakra. Jakie... Ja będę miał fajne wspomnienia z tej edycji, fajnie się dobawiłem. Zobaczymy, jakie przyniesie siódma edycja. A teraz ruszam w poszukiwanie jakichś działek na tym świecie, bo gdzieś na pewno są poukrywane jakieś fajne działeczki i ja muszę znaleźć 5 z nich, więc proszę... O, tu jakaś dziura. Życzcie mi powodzenia. No, zobaczymy, może nawet wy się znajdziecie w tym odcinku. Zresztą pewnie teraz będziecie mieli przebitki z tego, co udało mi się znaleźć. Let's go! To Yellow. Ostatni gracz stylowy MC6. Stoi sobie na murku, siedzi i spogląda na Endermana. Wręcz jest zahipnotyzowany tym Endermanem. Patrzcie na jego domek. To dziwne. Pewnie dla niego, że jest samotny na serwerze teraz. Siedzi sobie sam. Tak by the way, jest dosyć późno w nocy, więc się w sumie nie dziwię. I jest to poprzednia edycja, więc najbardziej się nie dziwię. Zobaczmy może, co on ma tutaj w domku. A, no tak. O, taki domeczek sobie zrobił. Całkiem sympatyczny, myślę nawet. Był to jakaś piwnica. Co on w ogóle ze schodami ma? What the fuck? Schody zniszczył? Boże, może jakiś taki, nie wiem, fetysz czy coś. Tutaj zbroje. No bardzo ładny, ładnie ten domek wygląda. Tutaj trumnę chyba sobie wykopał. Nie wiem, tak to wygląda. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jest nieświadomy tego wszystkiego, że go nagrywam. Tak samo jak ten Enderman. W ogóle zauważyłem, że TNT na serwerze było włączone. Patrzcie, co się stało. Gościu wysadził wszystko, co praktycznie miał. No spoko. Fajną pewnie Hacyla miała, przez co nigdy jej nie zauważymy, ale no... tutaj dziury. No szkoda trochę. A tu nieprzytany chunk. No cóż. Ale to są cięcia... to są właśnie te cięcia budżetowe związane z nową edycją. O, tutaj kolejny. No cóż, ale fajna chata to na pewno była. Szkoda, że jej nigdy nie ocenimy. No cóż. Cóż, tutaj mamy dwa kolejne bardzo ładne domeczki, jak widzicie. Fajnie wykonane, nie ma co mówić. Należą one do Wilczka i Herwiego. I co więcej wam mogę powiedzieć na temat tych domków? Wejdźmy może do środka. O, super. Wejdźmy do środka. Wow, wnętrze, no odpicowane po całości. Tu jakieś, kurde, co to jest? Papuga. To są okna w ogóle. Wow, fajnie to wszystko wygląda, kurde. Nie, powiem wam, że z shaderami wygląda to totalnie zajebiście. Tutaj magazyn. To jest akurat domek Herwiego. Zobaczmy, czy ma coś jeszcze na górnym piętrze. Na górnym piętrze, jak widzicie, kota ma. I sypialnia taka w sumie. No spoko to wygląda. Są jakieś te? Nie, to nie są. Myślałem, że są jakieś nagrody. Chałupa kacpurka? Wait, what? Tutaj domek Kral Wilczka, który z zewnątrz wygląda całkiem ładnie, ale jak się wejdzie do środka, to bez porównania tak naprawdę do tego, co ma tam Herwi i Kacpur chyba w takim razie. No, ale tak czy siak wygląda to całkiem spoko. Ładnie wyglądają te dwa domki obok siebie, trzeba im przyznać. Tutaj w ogóle jakiś projekt na wieżowiec się chyba komuś w głowie narodził. Niestety nigdy nie skończony. Zobaczmy w sumie komu. Antosiak 1, 2, 3. 47 dni temu.
Słuchajcie, serwer po takim czasie to jest w ogóle główna ulica, no są takie pustki, że aż są, jest to straszne, nie? Chodzicie po tych ulicach i nikogo nie ma. Zostaliście tylko wy, krowy, biedny piesek na ulicy, który nigdy nie doczeka się swojego szefa. Szefa, co? Tego właściciela. No cóż, to smutne. Tutaj znalazłem w ogóle całkiem ciekawą działeczkę. Nie dam jej do tych, bo w sumie nie ma tu domku, ani jest domek, ej zajebiste. Dobra, jednak jednak nie będzie, bo nigdy chyba skończone nie było. Ale całkiem ładny projekt tutaj się komuś narodził. Taka skrzynka pusta. I fajnie to wyglądało razem ze sobą. Patrzcie, takie góry, kurde, jakiś szkielet pozostawiony. No spoko. Słuchajcie, co jak co, ale Przemek miał bardzo fajną chatę. Muszę przyznać, chatę, znaczy teren w ogóle, jak tu przerobiony jest. Nie wiem, czy w sobie na pewno nie budował tego czysto, bo jako admin też bym nie budował czysto i nie mam w ogóle zastrzeżeń. Administracja może sobie pobudować coś na GM-ie, byle nie grała czysto i wiecie, nie rywalizowała z innymi graczami, tylko grała sobie tak, wiecie, dla siebie po prostu. Chociaż w sumie, czekajcie. Ej, on chyba jednak grał czysto, tak by the way, poprawka. Fajna chata, wygląda to zajebiście i tak sobie latam tutaj już można powiedzieć 4-3 minuty i dobra, troszkę więcej, latam już, nagrywanie trwa przecież 10 minut, no to już troszkę tu latam i sobie szukam tych chatek, no to póki co wygląda to najlepiej z tych wszystkich działek, które widziałem do tego czasu i naprawdę, no trzeba powiedzieć, propsik. To też jest ładne. W ogóle myślałem, że to jest w 3D przez chwilę. To też jest naprawdę ładna. Ładna działka i widać, że włożył w nią trochę pracy tutaj. Pan Karol 01233 i Gapsonek. Nie wiem, to jest chyba ich wspólna działka, nie wiem jak to u nich jest. Ale wygląda fajnie, tutaj jakieś dwa kurczaczki. No, sympatyczne, nie powiem, że nie. Zdecydowanie to, co zobaczyłem w tym momencie, no to wygrało. Nie wiem, czy to jest w ogóle z poradnika, czy sami to budowali, ale statek jest odjebany po całości. Nie, spójrzcie na to. Kozacki jest ten statek, mi się mega podoba. Tak jak mówię, nie wiem, czy to oni budowali, czy jest to z jakiegoś poradnika wzięte. Tak czy siak ja nie widziałem i w sobie nie wiem, bo nie oglądam tych poradników, więc nie wiem, co jest wzięte, a co nie. Zaraz zobaczymy spód. No na spodzie troszkę pusto, szkoda. Ale wygląda kozacko. 9 na 10 od administracji dostał. No i ode mnie też by zgarnął, gdyby był na serwerze jeszcze, ale raczej już tego gracza nie ujrzymy tutaj. Fajny statek, naprawdę sztos statek. Możecie napisać, co sądzicie w komentarzu o tym statku, bo mi się podoba. Fajne, no lecimy dalej. Teraz słuchajcie, znalazłem piękny zamek. Nie można tego powiedzieć, że jest brzydki. Fajny, fajny, naprawdę ładny zameczek. I zajebiste osiedle. Spójrzcie jak to wygląda. Tu drogi w ogóle sobie zrobili takie własne. No jest tutaj na pewno sporo osób. Filama, Adusia widzę, Loczek. Chcę każdego wymienić. Wściekły tam też mieszka w oddali. Wiktor 330 z Faxans. Kicek, no jest sporo tutaj graczy na pewno mieszkało w tej osadzie i co jak co, ale osada fajna, widać, że tutaj jeszcze dużo nie było skończone, ale mam nadzieję, że gracze ci zbudują jeszcze jedną osadę na nowej edycji serwera, ale kurde, domków jest tutaj naprawdę dużo i to razem łącznie to osada pojawia się w tym odcinku, no bo zwróciła moją uwagę po prostu, nie? Więc jak zwróciła moją uwagę, to jakieś tajne przejście nawet mają, patrzcie do Netheru, z Kubańce. Fajna działeczka. Fajna osada. Tu jeszcze jakieś kaktusiarnie? Nie, to są te farmy trzciny cukrowej. No, spoko. Dobra, może coś teraz znajdziemy jeszcze. Zobaczmy. Kim bym był, jakbym swojej własnej działki tu nie umieścił? Ile tu było pracy włożone? Ile tu osób mieszkało? To jest ciężkie do stwierdzenia. I w ogóle moja autorska wieża, jakiej nigdzie nie znajdziecie, sami ją zrobiłem praktycznie. Chyba tylko czaszkę na dole sobie troszkę podejrzałem, jak można zrobić taką czaszkę. Ale ogólnie pomysł całkowicie mój i robiłem to w ogóle bez jakichkolwiek, wiecie, po prostu z głowy leciałem na spontanie. Chata też, wydaje mi się, że też spoko, chociaż plan na nią był całkowicie inny. Na górze jeszcze miało być piętro. Tego tu nie planowałem, ale dodawałem ludzi do działek i tak się złożyło, że też tu zamieszkali. To miałem usunąć w ogóle tą bryłę obok. Tutaj to jest w ogóle do samego bedrocka robione. Wygląda to sztos. Jest to robione czysto. Tu widzicie, że jakieś bloki latają. Nie było to robione żadnym wortelitem, ani nic w tym stylu. No właśnie, jakieś bloki tam, wszystko porozdupczane.
Więc mega spoko sprawa. Tutaj również była kiedyś woda, też wszystko zamieniliśmy. I co? Dużo osób tu mieszkało. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie, kto tu mieszkał. Mieszkało tu tyle osób, że wymienianie ich wszystkich byłoby. O, tutaj nawet Trox mi jeszcze kiedyś muzyczkę puścił, którą miałem pokazać na odcinku, i to jest ten moment. Więc tak, tymi świątecznymi klimatami możemy pożegnać ten domek. Jeszcze dywan fajny tutaj zrobiłem w ogóle. Z neta oczywiście, ale fajnie, fajnie, fajnie się prezentował. Dobra, let's go. Może jeszcze coś mi się uda znaleźć. To będzie chyba ostatnia rzecz, którą znajdę tutaj. Znalazłem działeczkę, która ma fajne takie pilary przy wejściu. Kurde, jakbym grał, jakbym miał czas na granie w Minecrafta dużo, to bym sobie zrobił takie wejście, taką dróżkę, jakiś blok. Taką dróżkę do swojej działki. Fajnie to wygląda swoją drogą, tak perspektywa. Widzę, że nie jest to odpisywana na maksa działka. Mam jakiś dywan nieskończony w środku, ale naprawdę pomysł był spoko. Tutaj co to jest? Nie, fajnie, fajnie ktoś sobie działkę rozbudował. Fajny pomysł miał. Nie wiem kto to, czekajcie, to był Kocis. O, Kocis, no spoko działkę. Miałeś pomysł na działkę, fajny naprawdę. Dobra, Max Master, twoja działka wygląda... Wow, no co mam ci powiedzieć? Sami widzicie, jak wygląda jego działka. Jak na moje, jest jedną z lepszych tutaj, która pojawiła się w tym odcinku. W ogóle, patrzcie co na spodzie nawet jest, nie? To mnie w ogóle ryje, to mi ryje banie. Kozak, tutaj w ogóle wszystko, no na pewno pracy włożył masakrycznie dużo w to wszystko. Ten symbol, ten miecz już widzieliśmy dużo razy, więc to akurat nie jest nic nowego, ale sam pomysł, no musiał się troszkę postarać tutaj Max Master, żeby zbudować coś takiego. Ta latająca lodowa wyspa, zamek ten lodowy nad kopułą, a pod kopułą kurde jakieś wielkie podziemie. Sztos. Sztos, propsuję takie projekty. Weźcie, budujcie więcej projektów o takiej skali właśnie na SM7. Słuchajcie, jeżeli mi coś takiego zbudujecie, to piszcie do mnie na PW, na Discordzie naszym, link oczywiście w opisie, a ja na pewno zmieszczę to w jakimś dużym odcinku. Ja propsuję takie wielkie projekty, no i mam nadzieję, że zbudujecie sobie coś takiego, to ja to na pewno umieszczę w odcinku. Tylko musicie mi wysłać kordy przede wszystkim tego, bo tak jak widzicie, pewnie jest tu więcej budowli. Ogólnie myślę, że już tutaj skończymy odcinek, ale jest tu na pewno więcej budowli, których tutaj na pewno nie odwiedziłem. Ale słuchajcie, mapa SM6 jest tak wielka, ona waży ponad 50 GB, że jakbym miał latać i szukać tych budowli, no to jest niewykonalne, więc musiałbym po prostu te kordy zebrać, no bo widzicie jak to wygląda, nie? Na pewno jest tutaj o wiele więcej budowli, możliwe, że jest o wiele więcej budowli, które są nawet ładniejsze od tych, które pokazałem dzisiaj. No ale latałem tutaj 20 minut, 23 minuty dokładnie i znalazłem tylko to, co widzieliście na tym odcinku, więc mogę wam pokazać tyle, ile znalazłem, a reszty niestety... No, stracone niestety są te budowle. Chociaż może jeszcze coś wrzucę, jeżeli podacie mi kordy jakiegoś fajnego wielkiego projektu, to może to wrzucę jeszcze w innym odcinku. Może gdzieś to zmieszczę przy jakimś ocenianiu domków. Zrobię jeszcze nawiązkę do poprzedniej edycji. Zobaczymy. Póki co możecie zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję i pamiętajcie, żeby zadawać pytania w komentarzu odnośnie Q&A. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Piszcie, czy odcinek wam się spodobał i witam was w drugim sezonie kanału stylowego i let's go to the 4000 subscribers, my friend. Let's go. Bye.